podstawowa komenda to komenda siad. Jak tłumaczymy psu sam ruch komendy siad? W pierwszej lekcji mieliście to, żeby nauczyć psa podążania za ręką. To nam się tutaj bardzo, bardzo przyda. Dlatego oczywiście do ręki bierzemy trochę jedzenia. Teraz stój, zostań. I teraz, kiedy pies sobie tak stoi na przykład, ja teraz muszę trzymać Saltka w tej pozycji, żeby Wam pokazać. Bierzecie jedzenie i delikatnie, widzieliście, zrobiłam ruch nad głowę psa. Jest to wtedy moment, w którym pies rozumie ruchem, że chcemy, żeby patrzył do góry na jedzonko i żeby mógł usiąść. Próbuję, żeby stał. Stojącego psa i przekierowuję rękę nad jego głowę, żeby on zrozumiał, że ta pozycja siadu właśnie jest tym momentem. Wasz psiak już absolutnie bez problemu jest w stanie powtarzać ten ruch. Widzicie? Samym nakierowywaniem ręką jestem w stanie psu pokazać, on się już irytuje, bo przecież wie, co ma zrobić, pokazuje psu, co ma zrobić. Pamiętajcie o tym, że tutaj za każdym razem powinien się pojawić sygnał do nagrody. Może być to. Okej. Albo sygnał dźwiękowy. Gdy pies już jest zmotywowany do tego podążania, robimy ruch do siadu. Jest to ruch taki. I rękę przekładamy nad głowę psa, żeby pies usiadł. Widzicie ten ruch? Ja ruch ręki wykonuję za głowę psa. Za każdym powtórzeniem, kiedy psu się to udaje, oczywiście dostaję za to nagrodę. Później dodaję komendę OK, super, albo klikam. Ja używam klikera, także za chwilkę z Nelką tutaj zacznę używać klikera, a dopiero na końcu wprowadzę komendę siad. Super. Dobry. Chodź. Ekstra. Chodź na. Dobrze. Super. 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 Dawaj, dawaj, chodź. Super. Dawaj, chodź. Siak. Ekstra. Dawaj, dawaj, dawaj. Siak. Super.